Tak oto dotarłem do torfowiska pod Zieleńcem. Tutaj początek tego torfowiska pokazuję Wam teraz te zdjęcia, które prezentują właśnie torfowisko o tej porze roku, czyli dokładnie początkiem listopada 2017. No i urokiem tego miejsca jest to urocze takie przebarwienie brązowo-czerwone torfowców. No i to, co można powiedzieć, co widać na zdjęciach tego filmu, to bardzo takie malownicze miejsce, szczególnie jak świeci słońce. No jeżeli w listopadzie uda Wam się wybrać w taki słoneczny dzień, złapać pogodę, to polecam właśnie szczególnie zobaczyć torfowiska pod Zieleńcem, zanim spadnie na nie śnieg i pokryje je gruba, biała poduszka. No, jest to relikt polodowcowy, ważne miejsce o tyle, że przyrodniczo na pewno wyjątkowe na ziemi kłodzkiej, ale i w skali kraju. Troszeczkę przypomina swoim klimatem takie obszary tajgi, troszeczkę też syberyjskiej tundry, ta brzoza karłowata szczególnie. No i co charakterystyczne, też rośliny dla torfowisk, czyli torfowiec, no i oczywiście słynna rosiczka, pożeracz owadów. Tą też możemy spotkać na torfowiskach, choć ona występuje w miejscach strzeżonych, nie zawsze dostępnych dla turysty, ale proszę mi wierzyć, jest ona w tym katalogu botanicznym związanym z torfowiskiem pod Zieleńcem. No i tak jak widać, te zdjęcia dość malowniczo prezentują właśnie te torfowce, które przebarwiają się tuż przed zimą. W tym miejscu żegnam się z Wami. Do zobaczenia w następnej podróży po ziemi kłodzkiej, oczywiście prawdopodobnie już zimą. Trzymajcie się, cześć!